A kto to sobie tutaj przysypia w stajence? No, kto to przysypia? Zobaczcie. Podejdę po cichu, żeby jej nie obudzić. Cześć. Co ci, śpioszek cię bierze? Śpioszek cię bierze? Troszkę tak. Łezka jest troszkę zasmarkana. No, pokaż, już trochę ci się poprawia ten nosek. Troszkę jest zasmarkana, dlatego trafiła tutaj do końskiego szpitala. Tak? Trafiłaś do końskiego szpitala. Cieciola ci tutaj daje jakieś zastrzyki, tak? Pewnie będziesz musiała tutaj posiedzieć parę dni, zanim wyjdziesz na wolność. Ale jesteś piękna. Ładną byś była parą tutaj z Dominikiem naszym. O, ale ty jesteś dopiero tutaj w stanie. Widać, jaka z ciebie jest duża. Duża dziewczynka. Oj, tam ktoś coś kaśle w stajni. Tu taki szpital mamy właśnie. O, tutaj kropeczka też jest. No. Także to nic poważnego, łezeczki. Po prostu takie, takie zasmarkanie. Takie końskie zasmarkanie. No. Chodź, może otworzę, zobaczymy, jaka ty jesteś duża. Tylko nie uciekaj. Nie uciekaj. Cofnij się troszeczkę, żeby wszyscy widzieli, jaka jesteś duża. Jaka jesteś duża, dziewczyna. O, zobaczcie. Jaki to jest duży koń. Jaki to jest duży koń. No. Nie wstydzimy się. Chodź, pokaż jej tutaj. Chodź. Chodź. Ja nie będę robił zastrzyków. Cieciola robi zastrzyki. I pani doktor tylko. No, nie chcesz. No, ale zobaczcie. Jaki ma duży brzuch. No. Ale termin masz dopiero na sierpień, także jeszcze troszkę musimy poczekać na tego źrebaczka. W każdym razie życzę ci łezce z powrotu do zdrowia. Tak. Żeby zginął jej ten niedobry katar. Żeby ten niedobry katar ci zniknął, co? I najważniejsze, żebyś urodziła zdrowego źrebaczka. Żebyś zdrowego, pięknego źrebaczka urodziła. Ciekawe, jakie będzie miał kolory. Ciekawe, jakie będzie miał kolory. Może takie jak ty. Srokaty będzie, albo chłopczyk, albo dziewczynka. Zobaczymy. No, jeszcze raz przy okazji dziękuję za ratunek dla tej wspaniałej klaczy, dla łezki i życzę miłego dnia.